Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będzie taki trochę miszmasz. Będzie por, będzie sos porowy i będą kotlety mielone, ale nie takie nasze polskie tradycyjne, tylko takie troszeczkę inne, lekko kombinowane. A więc zaczynamy. Będę potrzebował pół kilograma mielonego mięsa wieprzowego. Do tego 3 łyżki pszennej mąki. Jedno jajko. Małą, pokrojoną w kostkę cebulę. Sto ml mleka. Dwie łyżeczki małe pieprzu. Soli, przepraszam. I małą łyżeczkę pieprzu. Ja używam dużej, ale nabieram mało. Dobra, i teraz wyrabiamy. Kotlety te smażąc będziemy nakładali łyżką. Wyrabiamy kilka minut, żeby mięso wchłonęło wszystkie przyprawy i mleko. Gotowe. Na patelnię wleję trochę oleju. Olej roślinny. I dodam troszeczkę masła. Będą miały lepszy smak. I czekamy, aż tłuszcz będzie dobrze nagrzany. Nakładamy kotlety. Dobrze musimy zrumienić z obydwu stron. Kotlety już są prawie gotowe, więc teraz je wyjmuję na talerz. Pięknie zrumienione. Teraz dodaję jeszcze troszeczkę masła i pokroju por. I podsmażam. Por będę podsmażał jakieś 5-6 minut, obracając co chwileczkę. Mam czas, żeby pokroić górną część pora. Wybrałem te najładniejsze liście. Zrumienioną por wyjmujemy również na talerz. Sypię cebulę pokrojoną w kostkę i liście, górną część pora. Dokładam masło. Musimy trochę przyprawić solą i pieprzem. Kroję również trochę tymianku i rozmarynu. Por uwielbia takie aromaty. Wlewam teraz śmietanę. Przykrywam i będę dusił jakieś 20 minut i gotowe. No i 5 minut przed końcem musimy wrzucić natkę pietruszki. Przemieszam to w ten sposób. No i kotlety z porem są już gotowe. Możemy to podawać z gniecionymi ziemniakami, których ja dzisiaj tu nie mam.
Ależ to pachnie, jak to wygląda obłędnie. Zaraz nałożymy więcej sosu na to, ale to fajnie wygląda. To jest taki półwegetariański obiad. No i próbujmy. Zobaczcie, kotlety są idealnie mięciutkie i soczyste w środku. A smakują obłędnie. Teraz por. Por jest po prostu najlepsza. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.